zapraszam na opowieść pod tytułem Pociąg w chmurach. Nasza opowieść zaczyna się w Peru. To dość duży kraj w Ameryce Południowej. Na mapie znajdziecie go u wybrzeży Pacyfiku, między Chile a Ekwadorem. Mimo że jest tak blisko oceanu, to większość kraju leży na wysokości aż 5000 metrów nad poziomem morza. To dwa razy wyżej niż najwyższy szczyt w Polsce, czyli Rysy. Albo mniej więcej tyle, co 400 czteropiętrowych bloków ustawionych jeden na drugim. Stoicie więc 5000 metrów nad poziomem morza. I co widzicie? Skały, obłoki, pustą przestrzeń i majestatyczne szczyty gór na horyzoncie. Ale jeśli będziecie patrzeć uważnie, zobaczycie też tory kolejowe i kamienny pomnik. Kiedy podejdziecie bliżej, ukaże wam się podobizna mężczyzny z sumiastym wąsem. Kim on był? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie na tablicy poniżej. Ernest Malinowski, 1818-1899. Inżynier polski, patriota peruwiański, bohater obrony Callao 1866. Budowniczy Centralnej Kolei Transandyjskiej. Oto niezwykły człowiek, którego historię dziś wam opowiem. Pewnie jesteście ciekawi, dlaczego jego pomnik znajduje się tak wysoko w górach egzotycznego Peru. Nasz bohater urodził się w 1818 roku, w zaborze rosyjskim, gdy Polska nie istniała jako niezależne państwo. Na chrzcie otrzymał aż 5 imion – Adam, Stanisław, Hipolit, Ernest i Nepomucen. W młodości próbował zostać na jakiś czas Adamem, jednak przez większość życia był Ernestem. Miał też starszą siostrę – Leontynę i braci Rudolfa i Zygmunta. Ernest był świetnym uczniem. Uczęszczał do bardzo elitarnej szkoły, gdzie był prymusem. Interesowały go różne dziedziny nauki i chciał dowiedzieć się o świecie jak najwięcej. Edukację przyszłego inżyniera przerwał gwałtownie wybuch powstania listopadowego. Polacy zbuntowali się przeciwko władzy rosyjskiego cara i chwycili za broń. W spisku przeciwko zaborcy brał udział także tata Ernesta i jego starszy brat Rudolf. Niestety, wkrótce powstanie upadło i wielu Polaków musiało uciekać za granicę, gdyż groziło im więzienie i zsyłka na Sybir. Rodzina Ernesta również wyemigrowała. Udali się najpierw do Drezna, a stamtąd do Paryża. We Francji młody Ernest zdał maturę i podjął się sporego wyzwania. Postanowił rozpocząć naukę najpierw na Politechnice, a następnie w prestiżowej Szkole Dróg i Mostów. Tam nauczył się rysować plany, konstruować, obliczać obciążenia i projektować różne budowle. Pewnie już wtedy marzył o tunelach, mostach i wiaduktach, które w przyszłości wybuduje. Dzięki ciężkiej pracy ukończył uczelnię z wyróżnieniem i świat stanął przed nim otworem. Przez jakiś czas Ernest pracował we Francji i Algierze. Ale nadszedł moment na kolejne duże wyzwanie. Postanowił wyjechać i objąć posadę w dalekim Peru. A musicie wiedzieć, że Peru jest krajem naprawdę niezwykłym. Przez całą jego długość ciągnie się pasmo wysokich gór, Andów. Wśród skał swoje źródło ma najdłuższa rzeka na świecie, czyli Amazonka. Wędrowcy mogą ujrzeć tu na własne oczy tęczową górę, i wcale nie jest to miejsce z legend czy baśni. To prawdziwa góra, którą natura pomalowała w kolorowe pasy. Tu, gdzie dzisiaj znajduje się państwo Peru, setki lat temu istniało Imperium Inków. Nazywali się oni potomkami Słońca. Ten potężny lud nie używał tradycyjnego pisma, więc do dziś nie możemy odkryć wszystkich jego tajemnic. Wiemy natomiast, że Inkowie byli świetnymi architektami. Budowali potężne miasta, kamienne piramidy i skomplikowane systemy nawadniania pól. Ale najciekawsze były inkaskie drogi i mosty, plecione z traw, które przewieszali nad rzekami i górskimi przepaściami.
Koniec cywilizacji Inków nastąpił, gdy do ich kraju przybyli Hiszpanie i podstępem podbili te tereny. Uznali je za swoje kolonie. Uważali, że mogą czerpać z bogactw tego kontynentu i podporządkować sobie żyjących tam ludzi. Wybudowali nowe miasta i sprowadzili do nich europejskich osadników. Inkowie zostali niewolnikami i służącymi w swojej własnej ojczyźnie. Działo się tak przez kilka stuleci, aż tutejsza kultura została prawie całkowicie zniszczona i zapomniana. Gdy Ernest Malinowski przybył do Peru, było to zupełnie inne państwo niż za czasów hiszpańskich konkwistadorów. Ogłoszono niepodległość. Peruwianczycy wreszcie uniezależnili się od Hiszpanów. Być może właśnie to ich dążenia do wolności, podobnie jak Polaków pod zaborami, sprawiło, że Ernest Malinowski szybko poczuł się w Peru jak w domu. Znalazł tu wreszcie spokój i miejsce do pracy, której poświęcał się bezgranicznie. Po kilkunastu latach od jego przybycia, Peru po raz kolejny jednak znalazło się w niebezpieczeństwie. Hiszpanie znowu próbowali odzyskać to, co od dawna uważali za swoją własność. Ernest Malinowski stanął oczywiście po stronie Peruwianczyków. Wykorzystał swoją wiedzę i umiejętności, by pomóc w obronie Callao, peruwiańskiego portu, w którym miały rozstrzygnąć się losy wojny. Pracował przy tworzeniu planów obrony miasta, budowie fortyfikacji, dźwigów i torów kolejowych, a w końcu sam jako ochotnik walczył w bitwie. I udało się. Port został ocalony, a Peru bezpieczne i wolne. Po wygranej bitwie Ernest otrzymał medal i został uznany za bohatera narodowego. Wiemy już więc, skąd słowa na pomniku. Patriota peruwiański, bohater obrony Callao 1866. Pozostaje nam dowiedzieć się, co oznacza budowniczy Centralnej Kolei Transandyjskiej. Część z Was słyszała pewnie o Kolei Transsyberyjskiej, która biegnie z Moskwy aż do Pekinu. Ale Kolej Transandyjska? To było największe wyzwanie i dzieło życia Ernesta Malinowskiego, a jednocześnie wielkie marzenie, w którego spełnienie nikt nie chciał początkowo wierzyć. Nasz genialny inżynier postanowił wybudować linię kolejową od wybrzeża Pacyfiku przez wysokie Andy aż do portu nad Amazonką. Ale taka trasa musiała biec skalnymi urwiskami i przecinać szczyty górskie, a to przecież jest niemożliwe. Ernest jednak wierzył, że to wykonalne i od razu wziął się do pracy. Do sieci górskich szlaków, wyznaczonych przez Inków, dodał kolejową nitkę, linię kolejową idącą wśród chmur. Podwieszaną nad przepaściami, jak starożytne mosty liniowe dawnych władców tej krainy. Budowa takiej linii kolejowej była bardzo ważna dla rozwoju kraju. Dzięki niej można było przewozić pasażerów i towary przez wysokie góry, które do tej pory dzieliły go na dwie części. Przy budowie pracowało 10 tysięcy osób. Sam Malinowski też niejednokrotnie musiał wspinać się po zboczach i schodzić w dół przepaściami, by kierować pracą i rozwiązywać wszystkie problemy. Było to niezwykle trudne przedsięwzięcie. W dzień panował tu upał, a w nocy doskwierało zimno. Z powodu dużej wysokości brakowało tlenu. Zagrożeniem były lawiny, zamiecie, osuwające się skały, choroba wysokościowa i epidemie. Ale udało się. W twardych skałach wykuto tunele i wybudowano kilkadziesiąt mostów. Najwyżej położona na świecie linia kolejowa została otwarta. Wielu europejskich uczonych nie chciało jednak wierzyć w jej istnienie, a to przecież niemożliwe. Musieli więc przyjechać z wizytą. Wsiąść do pociągu i wybrać się na przejażdżkę w chmurach, by przekonać się na własne oczy, że to nie bajki. Ernest Malinowski sam chętnie organizował takie pokazowe przejazdy. Teraz Wy też możecie polecieć do Peru i wybrać się w podróż tą niesamowitą koleją.
koleją transandyjską, biegnącą wśród szczytów najwyższych gór Ameryki Południowej, Andów. Jedno z pasm w tych górach nazwano nawet na cześć naszego bohatera. Jadąc tamtędy, rozglądajcie się uważnie, podziwiajcie widoki i wypatrujcie pomnika na pustkowiu wśród chmur. Przypomina on o niezwykłym Polaku, Erneście Malinowskim, który dzięki wiedzy, uporowi i odwadze dokonał niemożliwego. Koniec.